Witam serdecznie. Teraz idziemy sobie o kroczek dalej. Pokazujemy dzieciom, jak się używa długopisa zdrowia. Jak możemy go użyć w sposób, powiedzmy, świadomy i to, co chcemy z niego wyjąć, jak z nim współpracować. Zwykły długopis zdrowia względem emocji. Czyli bierzemy długopis zdrowia. Ten długopis zdrowia ma swoją własną emocję. Widzimy, jak ona się kręci. Ma ona swój ruch, ma ona swoje, powiedzmy, swoją prędkość. Widzimy, jak to wszystko się kręci. To jest to, co teraz pokazuję, jest prędkością długopisa zdrowia. Jest emocja i siła pól naszego długopisa zdrowia, którego trzymam. Widzimy, jak się kręci i widzimy, że to kręcenie jest za każde kółko i jest za każdym razem troszeczkę inne. I widzimy, jak się zaczyna kręcić. I teraz emocjonalnie, poprzez intencje, dajemy do długopisa. Na przykład to, żebyśmy chcieli, żeby pomógł nam, powiedzmy, na nasz ból w ręce, naszego, powiedzmy, palca wskazującego, żeby nam pomógł. Nadajemy mu intencję i patrzymy, co się dzieje, jaki jest ruch. W momencie nadawania intencji do długopisu zdrowia widzimy, że ruch się zmienia. Ruch emocji zaczyna się zmieniać. Widzimy, że siła pól zaczyna rotować w inny sposób. I teraz dodajemy inną emocję do długopisu zdrowia, na przykład troszkę złości. Widzimy, jak rotacja pól od razu zmienia swoją pozycję. Widzimy w ogóle inną siłę pól. Widzimy, jak w ogóle w inny sposób się kręci. Następnie nadajemy dużo szczęścia. Widzimy, że ruch jest w ogóle inny naszego długopisu zdrowia. Teraz przyglądamy się na nasz palec, który nas boli. Palec wskazujący, który nas boli. Patrzymy, jaką ten palec ma emocję, siłę pól. Przyglądamy się emocji bólu. Widzimy, jak się, w jaki sposób się kręci. Pomarańczowa kulka to jest nasza emocja naszego palca. Widzimy ból. Widzimy prędkość poruszania się piłeczki. Obserwujemy ten ból. Następnie zapamiętajmy ten ruch piłeczki. To jest nasza emocja. To jest najważniejsze, jak te piłeczki się kręcą. To jest siła pól naszego bólu, naszej emocji. Bierzemy długopis zdrowia, patrzymy, jak się kręci. Jaka jest siła pól danej emocji. Prawda? Teraz dodajemy intencję, życzenie. Chcemy wyleczyć długopisem zdrowia palec wskazujący. Dodajemy intencję i patrzymy na siłę pól tego długopisa. Patrzymy po nadaniu intencji, patrzymy na ruch. Widzimy, że zmienił się ruch. Widzimy, że jest bardzo podobna siła pól do ruchu naszego bólu. Jest bardzo zbliżona. Widzimy, jak nasz ból palca kręcił się z podobną prędkością. I teraz, jak nadaliśmy odpowiednią prędkość, siłę pól naszemu długopisowi zdrowia, przykładając do palca, widzimy, jak zachodzi balans. Widzimy, jak nasz palec po przyłożeniu długopisa zdrowia zaczyna inaczej funkcjonować.
widzimy, że nasz palec i emocja naszego palca po tym, jak przyłożyliśmy długopis zdrowia, zaczyna się zmieniać. Cały czas się zmienia po tym, jak mamy przyłożony długopis zdrowia, widzimy, jak palec i siła pól naszego palca, czyli emocji, zaczyna się zmieniać. Prawda? I nagle się okazuje, że bólu nie ma. I teraz nasz palec ma taką prędkość siły pól danej emocji, naszego bólu. I nie czujemy bólu w palcu. Palec jest zdrowy. Palec jest jak nowy. Widzimy, że cały palec pracuje, funkcjonuje prawidłowo. Więc wszystkie dzieci myślą, że bardzo szybko załapią punkt pracy z długopisem zdrowia, ale nie w materii, a tylko i wyłącznie w sile pól. To, co pokazaliśmy. Więc dzięki wszystkim za obejrzenie tego krótkiego filmiku.